Siemka! Jestem Judy i zapraszam Was do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Diablo 2 Lord of Destruction. Dzisiaj w końcu wyjdziemy poza granicę tego miasta, bo tak naprawdę wcześniej byliśmy w kanałach, no ale teraz możemy już wyjść. Poszukujemy w ogóle, zobaczcie, zadania to wykonane. Przeszukaj salę umarłych najpierw pod suchymi wzgórzami. My jesteśmy na razie na skalnym pustkowiu. O! A może kamienny grobowiec? A co Wy na to? Zwiedzimy sobie, na pewno jakaś skrzyneczka tutaj będzie do zdobycia. Czy coś na ten styl? No zobaczymy, zobaczymy. Coś tu, coś... Ale fuck, czekajcie. Szybko teleport. Komendy nie wpisałem. Player side, o, teraz można grać. Teraz można grać, bo byliby za słabi. Myślę, że takie wchodzenie do takich przykładowych, losowo wybranych miejsc też jest trochę ciekawe. O, są silniejsi na pewno. A ten mój boss, mój najemnik jest silny. O, fuck, shit. Żuk wojownik. W sumie to nie wiem, czy od razu się zmieniło im. O, nie mogę podnieść wielkiego talizmanu. What the shit? Wielki talizman, o, już mam wielki talizman. Jastrzębi hełm. To nic takiego, co jest mi potrzebne. O, lekka mikstura, okej. Zobaczmy, co my tu mamy. Jakieś urny mamy. Oczywiście zbijamy wszelkiego rodzaju urny, bo w urnach zwykle są ciekawe rzeczy. Ach. Dobra, tamta się zapaliła. No nieźle. Nieźle, nieźle. Się troszkę pali. Szukamy w ogóle... złotej skrzynki. Zawsze w takich losowych, wybranych miejscach są jakieś złote skrzynki. Co jest z tymi talizmanami? Czy wy to widzicie? Ile talizmanów? Lol. Aż idę od razu sobie zidentyfikować. Może jakiś cenny? No, 3 talizmany w tak krótkim czasie? No, dziwne. Odporność na trucizny. Na razie niepotrzebne. 2, nie. Jak widzicie, na razie tylko mówię, nie. To nie, też nie. Kurde, zobaczcie, ile ja tego mam wszystkiego. Gdzie ja to... Muszę zdobyć tą kostkę jak najszybciej. A, w ogóle teraz zdobyłem level w międzyczasie i zobaczcie, zaraz będzie 22. Właśnie, no, statystyk. Muszę dać sobie troszeczkę na siłę. Bo jest za słaba, potem na zręczność dam. Tu nie wiadomo, na co daję. A, to mam już. To damy, myślę, że cały czas na to, co zwiększa mi atak. Teraz będzie atak o 100% większy. 15% szans na trafienie krytyczne. To fajnie. I cofamy się. Wielki talizman, zaraz zobaczymy. Czym ten wielki talizman... Ilu ich tu jest? Holy shit. Holy shit. To są te cholerne skarabeusze, które napieprzają błyskawicami. Bijcie ich, i tak zginęło dość dużo. Okej. Nieźle. A to też jest ślepa. Tak, ślepa. Ta jaskinia jest bardzo mała w ogóle, widzę. Tak mi się zdaje przynajmniej, o ile tamten korytarz, ten co teraz wchodzę do niego, też będzie taki mały. No super, więcej tych. Więcej niż skarabeuszy. Na cały czas nie wiem, czy się zwiększyła ich siła, czy oni są tacy słabi. Też, o, zaraz będzie exp, może wcale nie są tacy słabi, mi się tak zdaje. Jestem przeciążona. Zbroja pierścieniowa, może być dobra, ale naprawdę na razie nie chcę podnosić nic. Tego mi... Aha, poziom drugi, pięknie. Czyli myślałem, że to będzie krótsze miejsce. I nadkruszony rubin, gdzie ja już to pochowam? Będę musiał któreś podrzucać, zobaczyć, które mogą mi się przydać, a które za bardzo nie. To na przykład te takie żółte, to są chyba topaz. Wydaje mi się, że one dają takie rzeczy, które mało mi są potrzebne. O! Level up! Super! Już 22, tak? Tak. Teraz dajemy na zręczność. Następny poziom? O, jeszcze trochę doświadczenia potrzeba. A zwiększymy sobie bloki. Na to na razie chcę inwestować. Mi to na wzmocnienie tylko. Fak, dużo jest tych strasznie żuków czy chrabąszcz, ja powiedziałem chrabąszcz wcześniej. Żuk i chrabąszcz. Prawie to samo. Przynajmniej dla mnie. Okej. Ach, nic takiego cennego, co mi się może bardzo przydać. No muszę chodzić z tą minimapką. Sprawdzać. A, nie będzie o tej skrzynki jeszcze tutaj. Szkoda, myślałem, że to jest tam miejsce z tą skrzynką. Ale za to jest dużo bossów, widać, a to NXP też fajnie, dość szybko mi idzie. Myślę, że w takim tempie, spotkając tych wrogów, rzeczywiście chodząc do tych lokacji takich losowych, naprawdę jestem w stanie szybko z... Abym padł. Aby było jakieś tutaj... Kolcze rękawice. Ja je mam takie do dupy, te rękawice moje. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby
zaraz sobie je podnieść, a potem sprawdzić. Zobaczymy zresztą, jaki jest ten talizman, czy to coś porządnego. No, a to jakie mam 4 do siły, to mi się przyda. Jest odporność na ogień. Myślę, że to jest cenniejsze. To wywalimy sobie, a to weźmiemy. Maksymalnych to nie. Okej, to na razie sprzedajmy, bo nie są aż tak bardzo mi potrzebne. Kupimy sobie kilka miksturek leczniczych. Okej. A teraz możemy iść po kolcze rękawice. Zobaczyć. Myślę, że będą lepsze, bo dawno nie spotkałem żadnych fajnych. To tutaj w sam raz by tak pasowało, żeby coś fajnego się przytrafiło mi. Pewnie znów obejdę całą jaskinię, a na końcu okaże się, że tam miejsce, którego nie wybrałem, tam będzie nie ta skrzynka. Raczej poziomu trzeciego nie będzie, w takich lokacjach krótkich są zwykle 2 poziomy. Kurcze, gincie. Jakie wytrzymałe, widzicie, skurczybyki? Za mało. O, za mało many. A tu kościeje. Ach, tutaj... Ile sarkofagów, oh my godness. Tylu jeszcze nigdy chodząc w Diablo nie widziałem. Szczerze. Wysypało się tego, niestety widzę, że nic fajnego. Myślałem, że chociaż coś fajnego wyleci tutaj z tego, a tu nic, dupa. Nic nie ma. Nie uniosę już nic. Za to złota troszeczkę. Tu na pewno będzie skrzynka. Uuu, tak, jest skrzynka, jest złota skrzynka. Ale jest też dużo magów i sługi chrabąż... żuki. Co ja z tymi chrabąszczami mam? Nie wiem. Zbierałem sobie chrabąszcze i tak... Wow! Jejku! Teleportuj się zaraz. Chyba, że Yamali sobie z nim poradzi. To nieźle mu idzie chłopakowi. Zaklęte zimno, no jasne. Uj, zginął mi. No niestety musieliśmy coś poświęcić. Jestem. Szkoda, że zginął. A, nie patrzę nawet tego. O, ale tego wypadło. Nie uniosłem już nic więcej. Dobra, klejnoty ogólnie są słabe. Zawsze mi wypadają słabe klejnoty. Na początku gry nie ma co spodziewać się dobrego klejnotu. Dlatego zmniejsza mi siłę. Zobaczcie, od razu 2 przedmiotów nie mogę podnieść. Ale zdecydowanie lepsze. To do dupy. 14 mam, co ja mam to, że 10 większa. Polecam to. Okej. Kupimy sobie. Czekajcie, sprawdzam dokładnie. Odcinek 8 minut trwa gdzieś około. Więc to nie jest dużo. To zdecydowanie nie jest dużo. Możemy sobie pozwolić na dłuższy odcinek. Wyjdę tędy, nie będę chodził przez całą jaskinię jeszcze raz. To jest bardzo blisko było. Tylko, o, 3300 już kosztuje. Coraz droższy ten najemnik. Ale mam kasę, mam 80 tysięcy. Jeszcze przy sobie jest 8, no teraz to już z 5. Wow! O, już gdzie on jest? Tu jesteś, ty najemniku, ty. A ci rzucają, przyda mi się. I to sługi, oczywiście. Podejście, a dostają trochę z tego, dostają z tych błyskawic. Nie aż tak dużo, jakbym znów nadkruszony szafir. No super. Dzisiaj chyba dzisiejszy odcinek zatytułuję Skalne Pustkowie. No zdecydowanie tutaj będziemy chodzić dziś. Mikstura many. Raczej nie zdobędę jeszcze kostki Hora Dreamu w tym odcinku. Są tak wolno, a teraz aktywowałem. Teraz może biegać. W ogóle tutaj teraz będą biegać te piaskowe skoczki. One są dość denerwujące, szybko przeskakują, trudno je trafić. Ale okej, jest już dobrze. Szukamy... Nie no, pustynia to jest jednak miejsce, gdzie naprawdę trzeba uważać. Dużo przeciwników naraz może wam wyskoczyć. A, gincie. Okej. Ale jak widzicie... Nie no, Players 8 na pewno jest włączone. A i tak nieźle dostają. Więc... sługi? Tak. Pięść kości zaklęta aura. To jego lepiej wyeliminować, bo on wzmacnia na pewno tych swoich poddanych. A gincie. A zginął. Pięknie. Już sobie użyję miksturki. Mikstura leczenia, pięknie. Okej, okitełki. Gincie, skoczki jedne. Gdzie mi tu będą podchodzić? Gnijąca kula. Ona jest dla czarodziejki. Sępy. Ja ich nazywam sępy. Wiem, że to nie są sępy, ale ja tak sobie nazywam, więc jak coś, to niech się nikt nie urazi. Jak ty nazywasz je? Wiesz, to nie są sępy, ale tak wyglądają. A na pustyni widok sępa też nie powinien nikogo dziwić. No, chyba że jeszcze otwieracie paczkę chipsów, wtedy mogą być wszędzie. Wiesz, że wszyscy załapali ironię.
Chyba załapali. Dobra, wow. Ile tego tu jest? Ale nie no, exp będzie szybko rósł. Jestem przeciążona. Już mi dość szybko wzrósł. Nie widzę za nigdzie... Mało. Za mało many. Przejścia na te suche wzgórze. Tutaj oczywiście tego miejsca nie będzie, żeby się, wiecie, punktu nawigacyjnego. Na pustyni oczywiście zawsze chodźcie też po bokach, bo tylko tam są takie przejścia. Nie ma co liczyć, że na środku będzie jakieś nie przejście. Już nic więcej. Wow. Rozumiem, że nie uniesiesz, ale tu są łowczynie. Ale pięknie, giną. Bardzo ładnie mi idzie, najemnik też jest silny. A, zglindec się nazywają dokładnie, zglindece. Spoko. Fajnie wiedzieć, jak się nazywają naprawdę. O, mikstury leczenia. Teraz przynajmniej coś porządnego wypada. Życia też mam dużo, 309. Zdecydowanie dużo, bardzo się cieszę z tego powodu. Okej. Tu gdzieś powinno być za niedługo to przejście, o. Gonią mnie. Dobra, zginijcie. W ogóle, czekajcie, coś sobie sprawdzimy, czy mi się muzyka nie wyłączyła? Nie no, jest muzyka, nie ma, tak nie słyszałem. Okej. Mniejszy talizman. Mniejszego talizmanu nie weźmiesz? No bez przesady, mniejszy talizman może być fajny, bo mało miejsca zajmuje. Tylko żeby się coś fajnego trafiło. Ach, już szybciej biegam. Nie widzę nigdzie przejścia na suche wzgórza. Niepokoi mnie to. Choć myślę, że w dobrym kierunku idę. O, chłopczynie. Gincie. Zbroja pierścieniowa, fajnie. Na tych suchych wzgórzach może poszukamy, jak dojdę, o ile w tym odcinku, punktu nawigacyjnego. W ogóle ich teraz zamrażam. Aha, bo wziąłem sobie to, co daje mi... O, są suche wzgórze, super. Tylko znaleźć punkt nawigacyjny. O, studnia. Studnia na pustyni, kto to widział? Znaczy studnie są na pustyni. To może dość logiczne. Spoko. Wow. Za mało many. Wiem, że za mało many masz. Ale musisz się z tym liczyć, że jej nie będziesz miała tak dużo. O, czy to był boss jakiś? Tak, czempiony. Gdyby tak jak kiedyś mówiłem, Diablo 3 to byłby... Cóż za mocarny przeciwnik. A tu nie ma tego. Szkoda, że ten najemnik właśnie w Diablo 2 z nami nie rozmawia. Byłoby ciekawiej. Na pewno urozmaiciłoby znacznie rozgrywkę. Wow. Ten jak mi pomógł, to od razu padł. Ale super, super. Jakiś topór do rzucania, ale to nic ważnego. Uuu, nice. Dobra. Czyli pozostaje nam jeszcze, bo odcinek jest dość krótki. Znaleźć najlepiej... Wow. Znaleźć najlepiej... wiecie, wejście już do tych... całych... Wiecie, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. No na te suche wzgórza. Tam gdzie się znajduje ta kostka chora gminy. Ach, co za twardzie. Wcale łatwo mi padają. Kurczę, muszę sobie chcę podnieść ten pierścień. O, okej. Okay. Podniesiony. To szukajmy... Jak to się nazywa? Sale umarłych. O, tego mi słowa brakowało. Cieszę się, że fajnie szybko znalazłem ten punkt nawigacyjny. Przynajmniej nie będę musiał szukać. W ogóle w międzyczasie chodziłem sobie po tych... jeszcze raz z Radamentem kilka razy walczyłem. Znalazłem też punkt nawigacyjny. Tam bycie u niego. Ogólnie wszystko fajnie wyszło. Szablopot. Co za jaskiniowe skoczki. Kurczę, twardzie, ale nienawidzę jak one skaczą mnie. Zobaczcie, walę w takiego on... przeskakuje i nie będą. Choć przyznam, że fajnie to wygląda. A, idzie. Jak w przyszłości będę miał cios, który mnie teleportuje, to zobaczycie. Zobaczcie, jak on ucieka. Pierścień, kolejny. Jestem przeciążona. A, znów nie weźmiesz? A, trzymałości wyrzucimy. Ołki to ołki. Gdzie my tu mamy nasze... Są sale umarłych. Jeszcze sobie chwilę pochodzimy, ile odcinek trwa. Około 14 minut. A nie no, w sumie to jest 14 minut, to myślę tak w sam raz. Tylko sobie obejdźmy, co tu jest dookoła nich. Żeby tak, wiecie, rozejrzeć się mniej więcej. Znaleźć przejście do kolejnego krainy, można by rzec. Żebyśmy były skalne, coś tam. Teraz trochę wzgórza. A potem nie wiem co. O, są schody. Okej, tam wcale nie musi znaczyć. Nie znaczy, że tam będzie od razu nowa lokalizacja. Może być ta sama. Ale przynajmniej będziemy wiedzieć, że coś takiego tu jest, gdzie się kierować. Ja w międzyczasie pewnie sobie sam obejdę jeszcze całe te... O, złoto trochę.
no fajnie, tu jest w miarę blisko to. Do tamtego też nie mam zbyt daleko. Szablokoty. Widać, że w grupkach lubią chodzić. Są jeszcze też rzucające tymi miksturkami wybuchającymi. Trzeba do nich podejść, bo wtedy nie są w stanie nic nam zrobić. Nie no, fajnie, że zamrażam, bo tak się nie mogą ruszyć nawet do mnie. Wejdziemy sobie tylko do sali umarłych i wyjdziemy. Widzieliście to. W kolejnym odcinku oczywiście przemierzymy chyba tylko salę umarłych, dokładnie, bardzo wszędzie się rozejrzymy i znajdziemy kostkę Horatrimów i połączymy wszystko, co, na co teraz nie ma miejsca. Teraz to się już z wami żegnam. Wracam sobie powoli do miasta i koniec. Odcinek trwa ponad 15 minut, może 16. I no, dokładnie nie liczyłem, nie włączyłem dokładnie stopera na samym początku jego nagrywania. A teraz to już naprawdę koniec. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Cześć i czołem, Narka.